Legionowo to cudowne miasto, pełne cudownych ludzi i tu w Legionowie cud się zdarzył. Jak wchodziłem na mównicę, to przyszedł dziennikarz z TVN-u i mówi: Sasin się wycofał, wygraliście. A myślę, że jeszcze nie wygraliśmy. Pan poseł Sasin mówił o tym, że na razie się wycofuje. Myślę, że zauważyli, jak wielkie emocje, jak wielkie poruszenie i oburzenie wywołali tym swoim z nikim nie konsultowanym projektem i postanowili się trochę wycofać. Na razie, jeszcze raz powtórzę. My zamierzamy nadal działać, zamierzamy pokazać i napisać prawdę naszym mieszkańcom, że te obietnice o cudownej komunikacji bez pieniędzy są po prostu kłamstwami, że demoluje się tak naprawdę od 18 lat budowany pewien system samorządowy pod Warszawą, niszcząc powiaty, które mają wiele cennych inicjatyw i sprawnie pozyskują pieniądze z Unii Europejskiej. Tej struktury nie będzie. Że wiele rzeczy oddala się od obywateli, że przede wszystkim władza oddala się od obywateli, że pojawiają się takie zapisy bardzo polityczne, że jak się burmistrz narazi władzy centralnej, to go zawieszą na 2 lata i nie będzie nowych wyborów i mieszkańcy nie będą mogli. Tak? Pokazujemy, że będziemy pokazywali, że w tym projekcie są takie zapisy, które powodują, że dzisiaj jesteśmy gminą, a za chwilę będziemy dzielnicą, która jest odarta z ponad połowy pieniędzy, czyli niewiele nic będzie mogła. Tak? Pokazujemy, że ta wartość jest ogromna, żeby się samorządzić, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje obok, a nie być petentem u klamki prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Chcemy mówić o tym, że samorząd lepiej realizuje zadania w nowej rzeczywistości niż tak jak kiedyś było w PRL-u z punktu widzenia centralnego ministerstwa. Czyli taki twór prawie 3 milionów mieszkańców nie będzie sprawnie zarządzał drogą na Łajskach czy drogą w Skierdach, tak? A takimi drogami ma się miasto stołeczne Warszawa zajmować. To cieszy, że się wycofali, ale to sprawia, że musimy z mieszkańcami dalej rozmawiać i przygotowywać się na najgorsze, czyli na radosną twórczość, która jeszcze bardziej może ograniczać wolności obywateli żyjących na terenie, który dotyka ta ustawa. To poza działaczami PiS-u, to rzeczywiście dawno nie było takiego poruszenia, takiej jedności, takiego zaangażowania, takiego oddania. Ta sala dzisiaj nie pomieściła wszystkich chętnych. Rzeczywiście przyjechali tutaj ludzie i z Konstancina, i z Prażmowa, i z tych gmin, które nie wchodzą w obręb tej aglomeracji, mówiąc, że oni nie chcą być wyrzucane ze swoich powiatów, które przez ostatnie 18 lat za ich pieniądze były budowane. Tak, także tu jest wiele rzeczy, dzisiaj na tej sali było poruszonych. Ja cieszę się, że Legionowo, które ma piękną, patriotyczną nazwę, po raz kolejny stanęło na wysokości zadania i powiedziało stop zabieraniu lokalnej wolności Polakom, zabieraniu samorządności, która od 27 lat sprawnie zarządza ich najważniejszymi zadaniami, najważniejszymi publicznymi kompetencjami. Tak? Ja myślę, że mieszkańcy Legionowa nie uwierzyli w taki polityczny, i tutaj muszę użyć tego słowa, bełgot, tak? Bo nam się zarzuca, że bełgoczemy, tak? Że jak wejdziemy do Warszawy, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystkie problemy, mieszkania socjalne będą dla wszystkich, tanie bilety będą, autobusy będą jeździły na okrągło. Za te same pieniądze to jest niemożliwe, tak? Jeżeli nie stać nas w tym dzisiejszym lokalnym budżecie, to litości, ludzie, no zacznijcie myśleć, że warszawiacy zafundują wam mieszkania socjalne, lepsze szkoły, lepsze drogi. Nie, to jest normalne, że centrum odsysa z peryferium, a my będziemy takim peryferium. Tak? Już jest zmiana, tak, w tym chaosie całym, już nie będzie każda gmina miała swojego jednego przedstawiciela. Już nas dołączą i pewnie na 7 czy 8 gmin będziemy mieli jednego radnego. Tak? Ile on na tych 50 radnych będzie miał do powiedzenia? No nic.
Także świetnie się stało, ale nadal trzeba być czujny, nadal trzeba walczyć, nadal trzeba rozmawiać z mieszkańcami, informować ich o prawdziwych, dramatycznych skutkach wejścia w życie tego typu zapisów, jakie proponowało Prawo i Sprawiedliwość.